Już idę! Spodziewamy się kogoś? To jest poczta, Sami. I mamy ogromną paczkę. Paczka? Serio? Co to jest? Pozwól mi zobaczyć! Chwileczkę! Nie mogę się doczekać słów! Zaraz pęknę z ciekawości! To od babci. Wie, że uwielbiam te słodycze. Nie tylko ty! O, pewnie! Poczęstuj się! Jest też list! Droga Suzy i Samanto, wysyłam wam lalki Barbie, które zostawiłyście kilka lat temu wraz z waszymi ulubionymi przysmakami. Mam nadzieję, że u nas wszystko w porządku i przekazuję ci pozdrowienia, Sami. Jak miło! Hej, babciu! O, jeszcze jedno. PS, starajcie się nie zjeść wszystkich słodyczy naraz, to źle wpływa na zęby. Nie zjadłeś wszystkich słodyczy, prawda? Kto? Ja? Nie, oczywiście, że nie. Po prostu ich spróbowałem. Bardzo smaczne. Sami. Przepraszam, Su, te cukierki były takie dobre, że nie mogłem przestać. Pewnego dnia będę musiała coś z tym zrobić. Nie możesz jeść tyle słodyczy. Tak, wiem. Twoja babcia wspomniała coś o lalkach? Tak. Chcesz zobaczyć? A, popatrz na to. To prawdziwy skarbiec. No, chyba tak. Wszystko w porządku, Suzy? Wyglądasz na smutną. Nie spodobała ci się paczka? Nie, Sami, bardzo mi się podoba. Po prostu nie uważasz, że te ubrania wyglądają na trochę stare? Stare? Tak, masz rację. Przepraszam panią, myślę, że ta sukienka wyszła z mody jakieś 10 lat temu. Zgadzam się. Ach, co ja z nimi teraz zrobię? Rozchmurz się, Su. Zrobimy nowe ubranka dla twoich lalek. Będą miały najmodniejszą garderobę. Dzięki za wsparcie, Sami. Zabierzmy się do pracy. Cześć wszystkim. Jesteście gotowi na metamorfozę, którą zaproponujemy naszym pięknym modelkom? Najpierw potrzebujemy odpowiedniego materiału. Który wybrać? Suzy! Przestraszyłeś mnie. Chciałam tylko powiedzieć, że ostatnim razem zrobiłaś naprawdę świetne stroje z balonów. O, naprawdę tak myślisz? Oczywiście! Przyjaciele, pamiętacie? Kiedyś Suzy stworzyła stroje z balonów na swój własny pokaz mody! Czyż to nie było niesamowite? Myślę, że możemy znowu użyć balonów. Dziękuję za radę, Sami! Zawsze do usług! Do pierwszego stroju potrzebuję jednego dużego balona, jednego małego i nożyczek. Po prostu odetnę czubek tego dużego, o tak, i otrzymamy górę od sukienki. Teraz odetnę dolną część, właśnie tak. I voilà! Pierwsza sukienka jest prawie gotowa. U ciebie to zawsze wygląda na takie proste. Dziękuję, Sami. A teraz dodajmy trochę stylu do tego stroju. Kochani, pamiętajcie, żeby uważać z nożyczkami. I nie bójcie się poprosić dorosłego o pomoc. Hej, dlaczego wyciąłeś ten trójkąt? Już był ładny. O, Sami, nie rozumiesz. Bluzki z jednym ramionczkiem są teraz naprawdę modne. Nie widzę żadnej różnicy. No cóż, ja tak. Reszta balonu świetnie nada się na falbankę. Dobrze, jeśli jest to absolutnie konieczne. Detale, Sami. W modzie chodzi o detale. Tak mówią moi wykładowcy. Myślę, że teraz rozumiem, Suzy. Jesteś świetnym uczniem, Sami. Powiesz mi, czego tutaj brakuje? Chodzi o pasek? Świetny pomysł. Zróbmy pasek z innego balonu. A więc zaczynamy. Wygląda całkiem nieźle. Tak, ale wiesz co zauważyłem? Temu zestawowi brakuje dodatków. Masz rację. Zróbmy coś fajnego. Teraz uważnie patrz. Odcinam malutki kawałek. A potem przeciągnę to przez pierścień i zwiążę. Ależ to jest mikroskopijne. Teraz wystarczy tylko wybrać odpowiednie buty i strój będzie gotowy. Może ta para? O, rany, Sami. Masz całkiem dobry gust. Te buty świetnie pasują do jej nowego wyglądu. Bardzo się cieszę. W porządku, czas na kolejną metamorfozę.
Zacznę dokładnie tak samo jak poprzednio. Góra balonu odlatuje. Teraz jeszcze jedno cięcie pod kątem, tak jak to. I otrzymujemy śliczną bluzkę. Przymierzmy. Niesamowite! Następnie zrobimy spódnicę w innym odcieniu zieleni. Obcinamy. Suzy, użyjemy tego różowego balonu w kształcie serca? Nie, Sam. Będziemy potrzebować tego balonu do następnego stroju. Zobacz, jak wygląda nasza spódnica. A gdzie się tak można ubrać? Myślę, że będzie świetnie pasować zarówno na formalne, jak i nieformalne okazje. W takim razie dzisiaj urządzimy super imprezę! Hej, zatańczysz z najlepszym tancerzem w mieście? Czekaj, Sami. Kopciuszek o mały włos nie zapomniał tutaj swoich butów. O to chodzi. Czyż ona nie jest piękna? Ten strój naprawdę wyszedł świetnie. Spróbujmy czegoś nowego. Hurra! Zrobię bardzo modny top dla następnej lalki Barbie. Dobrze, musimy wyciąć jeszcze 3 otwory na jej głowę i ramiona. A więc zaczynamy! Prawie gotowe. Lalki mają 2 ręce, ale znam sztuczkę, jak zrobić 2 rękawy jednym cięciem. Gotowe! Nadszedł czas, żeby się ubrać. Co, jak mogę pomóc? Może mógłbyś wybrać coś do następnego projektu? Super! Zawsze chciałam mieć bluzkę vintage taką jak ta. Do czego jest ten balon? Do spódnicy. Kolor jest idealny. Tak, świetnie pasuje do góry. Sam, może mógłbyś też wybrać dodatki? Żaden problem, zajmę się tym. Zobaczmy. Nie, nie. Zdecydowanie nie. Właśnie o to chodzi. Oto one. Dlaczego są różne? Nie mogłem zdecydować, która para będzie lepiej pasować, więc wziąłem obie. Czy naprawdę można je tak nosić? Możesz robić, co tylko chcesz, jeśli twoim stylistą jest Glutek Sam. Podoba mi się twój sposób myślenia, ale obawiam się, że modelce będzie niewygodnie w dwóch różnych butach. Jak zwykle wielcy artyści są niedoceniani. Ach, nie mów tak, Sami. Kochani, to już ostatnie Barbie. Spróbujmy ubrać ją mniej formalnie. W końcu! Być może coś swobodnego na co dzień, co będzie zarówno wygodne, jak i ładne. Co? No co? Lubię, kiedy jest wygodnie. Ale podobają mi się też te wszystkie eleganckie sukienki, które zrobiłaś. Razem zrobiliśmy, Sami. Twoja pomoc była bardzo cenna. Teraz, tak jak ostatnim razem, muszę zrobić otwory na ramiona. Masz rację, Sam. Suknie wieczorowe mogą być dość niewygodne. Nie wiem nawet, jak wy dziewczyny nosicie te wszystkie szpilki i ciasne sukienki. To wcale nie jest takie trudne i nie musimy tego robić zbyt często. Została tylko spódnica. Jesteśmy już na mecie. Nie do wiary. Myślę, że ta spódnica powinna mieć rozcięcie z przodu, aby lalka mogła się swobodnie poruszać. O, Sami! Okej, przymierzmy. Znajdziesz dla niej bardziej wygodne buty do tego stroju? Z przyjemnością! A ja zrobię pasek do tego radosnego outfitu. Gotowe! Myślę, że te wyglądają dobrze. O, świetnie pasują. Bardzo mi się podoba. Racja, dziękuję. Znasz mnie, Su, to nic takiego. W porządku, jeszcze kilka ostatnich poprawek. Proszę. Ach, uwielbiam te kolczyki. Wygląda na to, że świetnie nam dzisiaj poszło, Sami. Co ty na to? Powiedziałbym, że teraz wszyscy wyglądają stylowo. Hej, kochani, które stroje podobają wam się najbardziej? Nowe czy stare? Polubcie nas, jeśli nowe, a subskrybujcie, jeśli stare. I nie zapomnijcie kliknąć dzwoneczka, aby nie przegapić naszych nowych pomysłów.
Na razie! Do zobaczenia wkrótce!